weźmy setkę i będzie to już wtedy bardzo dobra okazja. Dobra, double reset do Masti Flicka. Dobra, nie raszuję go. Bardzo mocny flick, ale jak widzimy, my to czytamy i przyjmujemy od razu. Dobra, zrewanżujmy się mu. RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie najnowszy pakiet NASCAR. Oczywiście przed zakupem pakietu należy wpisać jeszcze kod twórcy, dlatego wpisujemy EDEK. No i jak już to zrobimy, to zobaczmy, jak wygląda ten pakiet. Ogólnie chyba przez cały luty tutaj w przedostatniej zakładce w sklepie mamy do odebrania takie oto darmowe malowania. Moim zdaniem są one mega fajne. Na pewno komuś się spodobają, właściwie ten pomarańczowy mi bardziej siedzi akurat, ale są one za darmo, więc oczywiście zachęcam do odebrania. Jeszcze są jakieś banery i jakieś obramówki, ale już pomijam to, mamy tutaj zestaw NASCAR, jest to ten sam zestaw, co był w 2022 roku. Jednak ja go wtedy nie kupiłem, ale jest jedna zmiana, która moim zdaniem jest bardzo fajna. To znaczy, nie wiem w sumie, czy to jest zmiana, czy to jest coś, czego wcześniej nie zauważyłem, ale tutaj na samym dole są malowania NASCAR, które wyglądają bardzo fajnie, zarówno do Octane'a, do Fenka, jak i do Dominusa. Więc tak chyba prawdę mówiąc, najbardziej przekonały mnie te malowania na samym dole. No i plus to, że dawno nie było żadnego odcinka z testu nowych samochodów, bo ostatnio coś Psionics nie dodaje nowych furek. Ale ogólnie, dobra, zakupmy ten zestaw i sobie może jeszcze tutaj na szybko ocenimy te malowania, bo moim zdaniem ten zestaw jest dużo ładniejszy od poprzedniego, chyba NASCAR 2021. Ogólnie już tak podstawowo te auta są całkiem ładne, no i przede wszystkim jest dużo fajnych malowań. To jest takie nawet ciekawe, to jest takie dosyć podstawowe, ale to jest spoko. Generalnie te malowania wyglądają mega pozytywnie. A mamy też tutaj banery, ale akurat banerów raczej używać nie będę. Nie wiem, czy są tutaj w komentarzach jacyś fani NASCARa prawdziwi. O, ale takie malowanie mi się akurat bardzo podoba, jest bardzo czyste. To też jest w sumie mega ładne. To nawet spoko, ale mniej mi się podoba. Ale te trzy malowania do właśnie tych standardowych samochodów moim zdaniem są naprawdę topowe. Dobra, już mniejsza, czas przetestować te auta. Szkoda generalnie, że w garażu nie jest napisane, z którego roku jest dana paczka samochodów, bo widzimy tutaj jest jedynie dopisana fraza next, next gen, czyli nowa generacja. Ogólnie można sobie tutaj bezpośrednio porównać, jak wygląda starsza, na przykład tutaj Toyota Camry do nowszej i tak dalej. A szkoda, że tutaj nie są idealnie obok siebie. No ale generalnie, nie wiem, czy to kwestia koloru, ładniejsze są te nowe czarne samochody z nowej generacji. Myślę, że zagramy po prostu Ranked 1v1 każdym z nich, nie będziemy robili osobnego odcinka, bo kiedyś już był test z praktycznie identycznych samochodów, czyli właśnie tych tutaj starszych generacji. Także zacznijmy od Chevroleta Camaro. A jeszcze co istotne, niestety nie można tutaj dalej zdjąć malowania NASCARowego, nie może to być po prostu zwykły Chevrolet Camaro, więc tak jakby nie zrobimy go w jednym kolorze na przykład. No ale chyba to malowanie mi najbardziej siedzi. Tutaj też nic nie ma do zmiany. Jedynie boost, z tego co widzę, da się ustawić własny, a tak to niestety nic. No i oczywiście jeszcze wybuch i ślad spod opon. A, i zapomniałbym zobaczyć silnika. Ciekawe, czy w ogóle silnik się różni od poprzedniej generacji, ale jakoś tak... Dobra, sprawdzę to. Sprawdzę, czy się różni od poprzedniej generacji, tak na ucho. Wydaje mi się, że się nie różni, ale mogę być w błędzie. W każdym razie jest bardzo podobny. Jeżeli kogoś to ciekawi, to na jedynkach aktualnie mam niskiego GC3, więc mniej więcej na takim poziomie będą testowane samochody. A, jeszcze bym zapomniał, może pokażę jeszcze hitbox na każdym z samochodów, to będzie na pewno warte. Jak widzimy na Camaro jest hitbox do minusa i z tego co widzę, to on niestety trochę wystaje, ale zobaczymy jak się będzie grało. No i mamy pierwszego przeciwnika i już tutaj na samym początku mogę powiedzieć, że wizualnie naprawdę mega ładne jest to auto. Od tyłu naprawdę rewelacja. Tutaj, okej, obraniany strzał. I raczej będzie kontratak, dokładnie 1-0 dla nas. Ale to auto naprawdę fajnie wygląda od tyłu. Zawsze w sumie lubiłem Camaro czy tam Mustanga. Szkoda mimo wszystko jedynie, że nie da się tego decala zdjąć, bo jest on bardzo ładny, ale na dłuższą metę fajnie by było pograć tak jakby... No, bez takiego malowania. Dobra. Ona mi flicka, my to sobie przebijemy. Od boku weźmiemy piłkę. No a co tam, polećmy z akcją. Double reset do Masti Flicka. Dobra, nie był to najpotężniejszy Masti Flick. Generalnie taki clean to było do momentu wykończenia, czy tam ostatniego resetu. Że aż smutno... No nie, jeszcze go trafiłem tutaj. Tak, z takiej fajnej akcji wyszło coś takiego. A teraz kick-off na poczet Seby. Pozdrawiam Sebastiana za pożyczenie mi tego kick-offa. Czyżby był gol?
Dobra. Kopnijmy po prostu. Aj, niestety dobrze sprijumpował, ale nie trafił w setkę. Przebijmy go. No i 2-1 dla nas. Ale nie no, nie mogę się napatrzeć na ten samochód. Wygląda naprawdę mega dobrze. Okej. Weźmy go. Uprzedźmy. Aj. To będzie stracona bramka, dokładnie. Źle tam uderzyłem piłkę. No dobra, to zróbmy fake kickoffa. Nikomu jeszcze nie zaszkodził. To nie jest w bramce. My przebijamy. I mamy raczej bramkę za darmo. Jak nie trafię. W sensie jak trafię, jak nie spuduję. Okej. Na kolejne wznowienie. Dobra. Jak dobrze uderzę, no nie mogę jakoś zawrócić dobrze tym samochodem. Nie mogę go wyczuć. I tracimy bramkę na 3-3 zamiast strzelić na 4-2. Nie wiem, czy też tak macie, ale podoba mi się to takie... Nie wiem, jak to nazwać. To coś, co jest na szybie tylnej. Takie kreseczki jakby. Nie wiem, co to jest w ogóle. Ale podoba mi się to wizualnie. Czy to ma jakieś aerodynamiczne zastosowanie w rzeczywistości? Czy może radiowe? Fajnie by było go zdemować, ale nie zdemujemy go. Ja tutaj nie chcę dostać demo. On sobie zagrywa pod sufit. Nie ma reseta chyba. Albo ma? Ej, wydawało mi się, że bardzo krzywo uderzył piłkę pod woźniem i że nie dostanie flip reseta. Ale byłem w błędzie, dlatego lecimy tutaj do kickoffa. Odróbmy wynik. Dobra, wznowienie wygrane. Jak uderzy mocno, to prawdopodobnie będzie gol. Chyba, że też uderzy niecelnie, to wtedy nie będzie gola. Dobra, zdemowany. Polećmy na jakiś klip dla widza. Jeśli klip, po prostu jakiś double reset może. Ej, dobra, z bumpem. Niestety tracimy. Nie, coś mi nie siedzi. Szkoda ogólnie, że jest to hitbox do minusa. Oczywiście wiadomo, że dużo bardziej pasuje niż hitbox Octane'a na tym samochodzie. Ale jakoś tak... Bardziej ociężale się czuję grając właśnie hitboxem do minusa. Dużo zwinniejszy się wydaje Octane. Okej. O kurde. Dobra, teraz już nie ma reseta jak nic. Co on robi? Zostaw mnie w spokoju, Jaden. Dobra, fejkuj. Dobrze, że sfejkował tą piłkę i mamy tutaj bramkę za friko. Ostatnia chyba w miarę się skapnął, że robimy fejka, dlatego pojedźmy w ten sposób. I mocne uderzenie. Proszę od poprzeczki. Dobra, wchodzi w bramkę nawet bez poprzeczki. Taki. O kurde. Dobra, to może być niewygodna sytuacja. Zwłaszcza jak on złapał dobrego reseta. Ale udało nam się to wybić. Jak trafię, to będzie gol za darmo. Dobra, jest 6-5. Udaje mi się trafiać openy pomału, więc jest pozytywnie. Dobra, gość pisze. Ażbym mu napisał, że źle napisał w ogóle zdanie gramatycznie, ale... Ale już moderuję. Dobra. Poczekajmy, flick. I tutaj... O kurde, myślałem, że to będzie gol na pewno. Jak widzimy, nie jest. Okej. I strzelamy. Skusił się tam setkę w kornerze. W sumie nie miał już co zrobić, bo nie miał boosta. A my mu niewygodne piłki dawaliśmy. Ej, czekajcie, bo ktoś mi uda napisać coś zaraz. Strzel jeszcze jedną bramkę i mu coś napiszę. Ja to zwykle nie jestem toksyczny, ale jakoś taki mam humor. Czekajcie, strzelimy gola. Chyba, że stracimy, dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, strzelę jeszcze jednego i robimy quick chat. W sensie nie quick chat, tylko po prostu chat. O kurde, chyba, że będę tak nie trafiał w piłkę. Okej. Jest git. Fajnie by było go zdymować, jednak się nie udało. Dobra, nie stracimy z tego gola i będzie super. Jest, obronione. Nic mu nie napiszę jednak, bo wyszedł za szybko. Ale meczek wygrany, także fajnie. I dostałem białego Emperora, ale pozytywna tutaj nagroda. Ale co do Emperora, to chyba bardziej mi się podoba ta taka podstawowa wersja. Emperor 1, nie ta dwójka. Jakaś taka jest mniej przesadzona, ta to jak z jakiegoś Mad Maxa. Ale mniejsza z tym, przejdźmy do testu Mustanga. Tutaj znowu w sumie niebieskie malowanie mi się najbardziej podoba, dlatego je wybierzemy. Kolor nie można zmieniać, tutaj w sumie nic nie można dalej edytować. No generalnie wszystko to samo co wcześniej i posłuchajmy silnika.
No w sumie chyba bardzo podobny. Mustang też ma hitbox do minusa i jak widzimy bardzo podobnie wystaje. Ogólnie chyba te wszystkie Nascary mają bardzo podobny kształt. Przeciwnik numer 2. Zobaczymy jak nam pójdzie i tutaj już pierwsze wrażenie jest takie, że mniej mi się z tyłu podoba Mustang od... czym my wcześniej graliśmy? Od Camaro. Camaro dużo bardziej mi się podobało z tej perspektywy co gramy. Ale... nie wiem, możecie też znać... dać znać jak jest we... o nie, demo dostałem, ale chyba zabrałem boosta przynajmniej. Możecie dać znać jak według was te trzy auta względem siebie się klasyfikują. I tracimy bramkę, no to było już przerąbane. Dobra. Mocny kickoff. A, nawet weszło. Myślałem, że dopiero będziemy tutaj kradli mu boosta i go trochę pomęczymy, ale na szczęście nie trafił po prostu w piłkę i w sumie walnijmy sobie fake kickoffa. Oddał nam piłkę. O kurde, jaki agresor! Nie spodziewałem się go. Ej, to auto moje jest takie głośne, że nie słyszałem totalnie jego samochodu. Toż mam stosunkowo cicho gierkę, muszę przyznać. O, dobra, skopany przeciwnik i strzelam na 2 do 1. Zobaczmy sobie, czy teraz kickoff będzie dobry. Dobra, nie jest fatalny, więc już jest dobry. Nie straciliśmy bezpośrednio bramki. Tylko teraz obronić. Nie, no zrobiłem misklika. Okej. Zadziałajmy. Kickoff chyba nawet wygrany, bo mamy piłkę i boosta. On jest mega daleko. Przestraszmy go. I nie wiem, czy potężna bomba nie będzie w bramce, ale niestety nie jest. On nam oddał piłkę. Szkoda, że nie miałem... nie wiem, czy to jakbym lepiej zrobił, czy była szansa do razu to strzelić. Dobra, nie raszuję go. Bardzo mocny flick, ale jak widzimy, my to czytamy i przyjmujemy od razu. Dobra, zrewanżujmy się mu. Bang! Nie, no co to są za fliki w tym meczu? Taki flick za taki flick, ale ten Breezy był potężny i jeszcze w top corner leciał. No nie, i strzelił przeciwnik. Ej, ale to była mega fajna sekwencja. Nawet jak nie trafiłem, to podobało mi się to. Dobra, lecimy dalej. Kickoff wygrany. Oj. Dobra, bumpik. Jest i bumpik, 3 do 3. Spróbujmy tutaj kontynuować naszą przewagę kickoffową. Ej, nie wiem ze względu na co, ale wygrywam kickoffy dzisiaj. To się nie zdarza. Tutaj fliknijmy nad nim jakby challenge'owo od razu. Zagrajmy do boku. Zdymowany. A kopnę. O nie, nie trafiłem. Tracimy. Kurde, to było... z jednej strony trochę trudny strzał, z drugiej strony ryzykowny, a z trzeciej muszę takie w końcu zacząć trafiać, więc warto próbować. Im częściej będę próbował coś takiego strzelać, tym częściej będę strzelał pewnie. Okej. Kurde, on... bardzo agresywnie gra, ale powiedzmy, że sobie z tym radzimy. Dobrze by było uderzyć w bramkę, ale chyba za słabo uderzyłem, nawet nie chyba. Dobra, weźmy sobie piłkę. O kurde, jak on leci. Nie zdążę się cofnąć za żadne... no za nic. I 5 do 3 dla Ghostka. A zróbmy ten sam kickoff co ostatnio. Dobra, teraz on bardziej padał. Ale dalej nie na tyle prosto, żeby mieć od razu bramkę. O, o, i tracimy. Ej, bardzo mocno uderza ziomek ogólnie. Albo mam takie wrażenie. Ale ma chłop kopytowy w samochodzie. O kurde, zrobił fejka na mnie. Ej, to jest nielegalne, ja robię fejki. Dobra. Wybijmy do boku. Nie potrzebuję tej setki, ale weźmy. On nic tego groźnego nie zrobi, ale za to może stracić bramkę, jak spróbuje to strzelić. I dobra. Bang. Mamy piłkę do boku. Chyba rozsądnie byłoby próbować strzelić opena. Ale udało nam się go tutaj minąć i mamy bramkę za darmo. Dobra, lecimy dalej. Kickoff wygrany. Weźmy setkę i będzie to już wtedy bardzo dobra okazja. Dobra, double reset, do Masti Flicka, jest i bramka. Ej, dobrze mi się gra tymi samochodami, ale chyba ogólnie ostatnio w Rocketa mi się gra dobrze. Pomimo w sumie, że wróciłem po tygodniu przerwy, to jakoś nie idzie najgorzej. Nie wiem, czy zdążę się cofnąć, jak zbiorę tą setkę.
No, nie zdążę, ale w sumie to i tak bym miał przerąbane. Spróbujmy zrobić wolnego kick-offa. Może zadziała? Aj, niestety zblokował to bardzo mocno. I mamy nieciekawą sytuację. Ale dobry bump. Dostaliśmy idealnego bumpa dla nas. Aczkolwiek i tak będzie ciężko. Zresztą i tak jest ciężko. Zbierzmy sobie setkę. On niecelnie zagrywa. Zdemo... O, nie zdemowałem go. On nie trafił. Już się za niedługo zrespi seta. O nie, zebrałem, ale się przestraszyłem i dałem się zdemować. Ajajaj, szkoda, głupie to było. Dobra, zróbmy fejka. Nie jedziemy na kickoffa, on nam poda. To jest bardzo korzystne. Dobra, skoczmy na... Airdribble bumpa jest 8 do 7. W sensie 7 do 8 właściwie. I dobra, znowu eksperymentalny kickoff. Dobra, nie zadziałał. Ale nie tracimy bramki, więc jest nieźle. W sensie, może stracimy, ale nie tak, że za darmo. Seta zabrana. Piłka oddana. Mogłbym bardzo dobrego samobija strzelić. Ale skuśmy się na aeriala. Taki. Nie, ale farfocla dałem. Nie. Podbijaj się, piłko. Nie! Dobra, przegrywamy drugie spotkanie. No ale i tak mi się grało fajnie, więc nie ma co tutaj narzekać. Aczkolwiek Mustang dużo lepiej moim zdaniem wygląda z przodu niż z tyłu, bo tutaj wygląda naprawdę spoko. No i czas na Camry. W przypadku Camry chyba to malowanie mi się najbardziej podoba. Dalej nie można nic zmieniać. Przelećmy tutaj do dźwięku silnika. Znowu praktycznie identyczny. Jeżeli w ogóle te wszystkie NASCARy nie mają tego samego silnika, bo jeszcze tak się okaże. Jak ktoś jest fanem NASCARa, to może napisać. Ogólnie ciekawa sytuacja, bo w przypadku Toyoty Camry tutaj zamiast wystawać mniej więcej taką samą długość samochód z przodu i z tyłu, to wystają praktycznie tylko z tyłu. Nie wiem, czy to będzie lepsze czy gorsze, ale na pewno jest to ciekawe. No i przede wszystkim są tutaj takie mikropolskie barwy. Ale okej, lecimy do ostatniego spotkania. Aj, nie wiem, czy powiedziałem, ale jest to hitbox do minusa, tak jak poprzednie auto. No i dobra, mamy niby kolejnego przeciwnika, ale tak naprawdę jest to ten sam rywal, co w pierwszym spotkaniu. I zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Kick-off na samym początku wygrany. Dobra, jakieś 50. Nie, no najgorzej na świecie. Nie mówcie, że to bezpośrednio do mnie do bramki leci. Ogólnie taki mój mały ranking po zobaczeniu samochodów w samej grze, to chyba najładniej wygląda moim zdaniem. Jeżeli chodzi o tył samochodu, czyli ten taki widok w trakcie gry. O kurde, czekajcie, muszę się skupić. Dobra, trafiłem, ale jeżeli chodzi o wygląd w trakcie gry, to chyba najbardziej podoba mi się tak z tyłu. Na pierwszym miejscu jest Camaro, na drugim Camry i na trzecim jest niestety Mustang, który mi się w rzeczywistości mega podoba w sumie. W sensie jest po prostu ładnym samochodem, ale z tym takim miejscem na boosta w rokecie, to nie wygląda to aż tak fajnie. Niestety za dużo jest to zrobione i za bardzo mi to oszpeca. Plus te takie tylne lampy też w Camaro są brzydsze niż normalnie w ulicznej wersji. Przynajmniej moim zdaniem dajcie znać, jaki jest ranking według was. A tymczasem postarajmy się wygrać te spotkania. No głupio by było nie wygrać, co nie? Dobra. No to jakieś demo. Dobra, nie stracimy bramki przynajmniej. Jakbym lepszy zrobił obrót, to prawdopodobnie byśmy mieli gola z Afrika. Ale nie zrobiłem lepszego obrotu. Trafię, 2 do 2. Okej, nie z... kurde, jeszcze ktoś do mnie dzwoni właśnie. A ja tu muszę się skupić na openie. Ale dobra, trafiony, 3 do 2 dla nas. Skupmy się na kickoffie. Kolejny wykrany. I polećmy dla coś dla widza. Ale nie na to, proszę. Dobra, nie trafił, chyba bał się, że go bumpniemy. I zostawił nam opena, gdybym potrafił mocniej kopać. Ale i tak jest dobra sytuacja. Dobra, przodbijmy tak. I mamy... Nie mówcie. Jest, dobra, dobił to sam do siebie. Nie no, muszę mu napisać free elo, jak będziemy wygrywali znowu jakoś tak wyżej. Zaraz mu na... O kurde. Nie po tym kickoffie. Muszę wygrać ten meczek, żeby mu napisać free elo. To jest nasze nowe motto. O,
ale się dał zrobić. I strzelamy, ale się dał zbaitować. No jeszcze mu nie piszę Friela, chociaż wiem, że część z was by chciała, żebym już napisał. A dobra, nie będę wyczekiwał, najwyżej dostaniemy w dupę po napisaniu tego. On się prosi. Dobra, fliczek. Dobra, napiszmy mu. Satysfakcjonujące z jakiegoś powodu. Ogólnie, no jeszcze odpisywanie komuś, kto do was pisze, to jest spoko, ale nie wyzywajcie jako pierwsi przeciwników, bo nie wypada, ale zobaczcie, no nie, to ja po prostu prawdę stwierdziłem, to nie to, że go obrażam, ażbym zobaczył jego rangi na szybko. Ale niestety nie mam czasu na to. Dobra, tracimy kick-offa, może skupmy się na graniu i testowaniu samochodu. Okej. Piłka jest nasza. Bang. Tutaj zgarnijmy na nim demo. On nie ma boosta cały czas, więc i tak jest w słabej sytuacji. Tylko żeby mu nie zrespiło tutaj przypadkiem. O, ja zebrałem. Więc jest idealnie. O kurde, nie jest idealnie. Się zagalopowałem. Dobrze, dobry kick-off. Jakaś niewygodna przebitka. Nie. Nie może tak być, nie może tak być, jak to się stało? Dobra, zróbmy nasz kick-off rozpaczy. Okej. Kick-off rozpaczy funkcjonuje. Jakiś mocny flick. Dobra, bronimy. Zobaczmy, co się dzieje. Okej, minięty. Dalej piszemy do niego. Bejcik. W sensie nie bejcik, Noskary. Dobre są te Noskary. W sensie nie tak dobre jak Fenek, nie zrozumcie mnie źle. Dużo lepiej by mi się pewnie grało Fenki mimo wszystko. Ale spoko się nimi gra dla urozmaicenia. Plus fajnie się bejtuje typka. Zbierzmy jak najwięcej dwunastek i wszystkiego. Tutaj jakieś 50. Do defensywy. I kontratak za friko. I 9 do 6. No Jaden, co tam na sobie napiszesz? Jaden już się poddał. Okej. Dobra, trochę inny tutaj kursik jest zrobiony. Chyba nigdy nie było takiego odcinka. W każdym razie już ten meczek jest wygrany. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o takiej nieco odmiennej formule. No i free zwycięstwo, łatwa wygrana. Lecimy do podsumowania. Każdy samochód praktycznie jest identyczny, jeżeli chodzi o feeling w samej grze. Te dwa to już są w ogóle prawie identyczne, więc myślę, że bardziej skupię się tutaj na ocenie wizualnej. Moim zdaniem najładniejszy jest tutaj Chevrolet Camaro, na drugim miejscu Camry. I na trzecim miejscu Mustang, mimo że z przodu wygląda naprawdę bardzo fajnie, to z tyłu niestety wygląda przez ten boost na środku jakoś tak moim zdaniem nie za ciekawie. Ale to chyba nawet nie ma znaczenia, bo z tego co kojarzę nie da się kupić samochodów osobno, tylko trzeba zakupić cały pakiet, więc niezależnie czy wam się podoba tylko jedno, czy też wszystkie trzy samochody, to musicie zakupić cały pakiet. Więc z jednej strony słabo trochę, z drugiej strony cały pakiet kosztuje 1100 kredytów, czyli tyle ile zwykle kosztował na przykład jeden samochód, czasami jeden samochód też był za 2000. Więc przynajmniej w sytuacji, jeżeli nie macie tego starszego pakietu NASCAR, to moim zdaniem warto to zakupić. Dodatkowo są tutaj te takie fajne malowania do Octane'a, Dominusa oraz Fenka. No więc tak, chyba już wszystko, co powinniście wiedzieć o tym pakiecie, to wiecie. Ja wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam do zostawienia jakiegoś suba, lajka i bez przedłużania, elo.